Narastające w Europie napięcie oraz wyścig zbrojeń musiały w końcu doprowadzić do konfliktu. Co warto podkreślić, do tej wojny parły wszystkie, bez wyjątku, mocarstwa w Europie, widząc w niej szansę na realizację swoich celów. Bezpośrednią przyczyną wybuchu wojny było zabójstwo austro-węgierskiego następcy tronu, Franciszka Ferdynanda, który został zamordowany przez serbskiego nacjonalistę Gavrilo Principa w zamachu, który miał miejsce 28 czerwca 1914 roku w Sarajewie. Zamach ten został wykorzystany przez Austrię jako okazja do poskromienia Serbii, względem której wystosowano ultimatum, czyli bezpośrednie żądanie poparte groźbą, którego spełnienie postawiłoby Serbię w roli państwa zależnego od Austro-Węgier. Serbia przyjęła tylko część ultimatum, co w Wiedniu uznano jako wystarczający powód do wypowiedzenia wojny, co stało się 28 lipca 1914 roku. Na przestrzeni kilku następnych tygodni do tego konfliktu przystąpiły kolejne państwa europejskie powiązane z sobą systemem wzajemnych sojuszy. To doprowadziło do przekształcenia się lokalnego konfliktu w wojnę światową, którą już ówcześni nazywali Wielką Wojną, a jej działania objęły Europę, Azję oraz Afrykę. Ostatecznie na początku wojny Włochy zachowały neutralność. Działania wojenne toczyły się na dwóch głównych frontach. Zachodnim, gdzie Niemcy walczyli z Francją i Wielką Brytanią, oraz wschodnim, gdzie Austro-Węgry wraz z Niemcami starły się z Rosją. W nocy z 3 na 4 sierpnia Niemcy atakują Belgię, mimo tego, że kraj ten ogłosił neutralność. To działanie miało ułatwić Niemcom atak na terytorium Francji. Niemcy liczyli na szybkie pokonanie Francuzów wzorem kampanii 1870 roku, dlatego to przeciw nim skoncentrowali swoje główne siły. Na wschodzie, pozostawiając jedynie szczupłe oddziały osłonowe. Było to spowodowane faktem, że zakładano, iż armia rosyjska, ze względu na olbrzymie obszary państwa oraz niezbyt gęstą sieć kolejową, będzie potrzebowała dużo czasu na przeprowadzenie pełnej mobilizacji. Plan niemiecki jednak zawiódł. Po pierwsze, zdecydowany opór stawili Belgowie, opóźniając marsz Niemców, a to spowodowało, że Rosja zdążyła przeprowadzić koncentrację swoich sił i wykonać uderzenie na Prusy Wschodnie. Ta ofensywa wymusiła na Niemcach przerzucenie części sił z zachodu na wschód w decydującym momencie kampanii. Właśnie tych sił najpewniej zabrakło Niemcom w decydującej bitwie z Francuzami nad Marną we wrześniu 1914 roku, w której zatrzymano ofensywę niemiecką na froncie zachodnim. Od tego momentu przesuwający się do tej pory dynamicznie front utknął w miejscu. Walki na zachodzie przyjęły charakter wojny pozycyjnej. Obie strony stworzyły rozbudowane pozycje, na które składały się linie okopów i umocnień polowych, silnie obsadzonych bronią maszynową i zasiekami z drutu kolczastego. Te elementy oraz silne wsparcie artylerii powodowało, że atakujący był w zdecydowanie gorszej sytuacji niż obrońca. W kolejnych ofensywach obie strony ponosiły straty wynoszące kilkanaście tysięcy zabitych żołnierzy dziennie, przesuwając linię frontu dosłownie o metry. Jednym z najkrwawszych starć tej fazy wojny była bitwa pod Verdun. Ten stan rzeczy wymusił poszukiwanie nowych środków bojowych umożliwiających wyjście z impasu. Jednym z pierwszych były gazy bojowe, zastosowane po raz pierwszy przez Niemców w 1915 roku w bitwie pod Ypres. Faktycznie pierwsze ich użycia spowodowały wielkie straty po stronie wojsk Antanty. Jednak dość szybko opracowano i wprowadzono do użycia sposób przeciwdziałania gazom bojowym w postaci maski gazowej. Na domiar złego okazało się, o czym również szybko przekonali się Niemcy, że użycie gazów bojowych jest uzależnione od tego, w którą stronę wieje aktualnie wiatr, a jego podmuchy bywały zmienne. Nad polami bitew zaczęły również pojawiać się coraz częściej samoloty. Nie były one jeszcze w stanie samodzielnie wpływać na rozstrzygnięcie w wojnie, jednak na przebieg poszczególnych bitew wpływ już miewały. Używane były nade wszystko do prowadzenia rozpoznania oraz kierowania ogniem artylerii. Ewolucji ulegało również wyposażenie indywidualne żołnierza. Powszechnie zaczęto używać stalowych hełmów, a mundury w swojej kolorystyce stawały się coraz mniej krzykliwe. Jako element podstawowego wyposażenia żołnierza pojawiła się maska gazowa czy granat ręczny. Wzrosło również nasycenie oddziałów bronią maszynową.
Uzbrojeniem, które umożliwiło wyjście z impasu na froncie zachodnim i nadanie działaniom z charakteru manewrowego, okazał się być czołg. Po raz pierwszy użyty przez Brytyjczyków w bitwie nad Sommą w 1916 roku, szybko okazał się środkiem walki, który nie tylko jest w stanie wytrzymać ostrzał broni maszynowej czy rażenie odłamkami artyleryjskimi, ale może pokonać zniszczonymi działaniami teren ziemi niczyjej oraz zapewnić osłonę i wsparcie własnej piechocie. W tej dziedzinie, w dziedzinie konstrukcji czołgów i ich budowie, zdecydowany prym wiodła Entente, która zdołała opanować i wprowadzić do masowej produkcji kilka typów tych pojazdów. Niemcy nie byli w stanie tego uczynić. Działania na froncie wschodnim, gdzie walczyła z państwami centralnymi Rosja, nie przekształciły się w wojnę pozycyjną. Zadecydowała o tym długość linii frontu, która uniemożliwiała jej duże i równomierne nasycenie wojskiem. Państwa centralne przyjęły tutaj początkowo postawę bierną, licząc na szybkie zwycięstwo na zachodzie nad Francją. Stało się jednak inaczej. Rosjanie ruszyli do ofensywy na austriacką Galicję oraz niemieckie Prusy Wschodnie i tym samym wymusili przerzucenie części sił z zachodu na front wschodni. Mimo rozgromienia armii rosyjskiej w Prusach w bitwie pod Tannenbergiem w sierpniu 1914 roku, to nie udało się jednak osiągnąć rozstrzygnięcia we Francji. Rosjanie natomiast osiągnęli sukces w walkach z Austriakami, gdzie ich ofensywa została powstrzymana dopiero na linii Karpat. W 1915 roku państwa centralne przystąpiły do ofensywy na południowym odcinku frontu, przełamując pozycje rosyjskie w bitwie pod Gorlicami. Rosjanie w konsekwencji ofensywy zostali wyrzuceni z Królestwa Kongresowego, Litwy oraz części Wołynia i Białorusi. 1916 rok stanął pod znakiem ofensywy rosyjskiej. Ta jednak mimo ogromnych strat przyniosła bardzo ograniczone sukcesy, a linia frontu ustabilizowała się na linii od Zatoki Ryskiej do Morza Czarnego. Działania wojenne toczyły się również tam, gdzie wojna się zaczęła, czyli na Bałkanach. Serbia wraz z Czarnogórą zostały zajęte przez Austrię dopiero w 1915 roku i to tylko dzięki temu, że po stronie państw centralnych stanęła Bułgaria. Wkrótce ten sam krok uczyniła Turcja. Wejście do wojny Imperium Otomanów spowodowało, że wojna rozgorzała również w Afryce i na Kaukazie. Entente, chcąc uzyskać kontrolę nad cieśninami prowadzącymi z Morza Śródziemnego na Morze Czarne, czyli nad Bosforem i Dardanelami, co gwarantowało utrzymanie komunikacji morskiej z Rosją, podjęły decyzję o przeprowadzeniu bardzo ryzykownej operacji desantowej. Krwawe walki na Półwyspie Gallipoli zakończyły się jednak zwycięstwem Turków. W 1915 roku do wojny przyłączyły się również Włochy, stając jednak po stronie Ententy. Wymusiło to przerzucenie przez Austro-Węgry dużej części sił na front włoski, gdzie były one związane do końca wojny. Działania wojenne, oprócz ogromnych strat w ludziach, które wywołały wielki szok we wszystkich walczących społeczeństwach, spowodowały również kryzys gospodarczy. Dotknął on nade wszystko państwa centralne, które dotknięte blokadą morską nie były sobie w stanie zapewnić odpowiedniego dopływu surowców. Szale zwycięstwa na stronę Ententy przechyliło przystąpienie do wojny Stanów Zjednoczonych w kwietniu 1917 roku. Jednym z powodów tego wystąpienia było ogłoszenie przez Niemcy w lutym 1917 roku nieograniczonej wojny podwodnej, czyli atakowania wszystkich statków, bez względu na to, do kogo należały, które płynęły do Wielkiej Brytanii. W tym miejscu warto wspomnieć o tym, że Niemcy z dużym powodzeniem użyli okrętów podwodnych przeciwko statkom handlowym Ententy, ograniczając dostawy surowców i zaopatrzenia dla Francji i Anglii. Trudna sytuacja państw centralnych została na krótko poprawiona przez wybuch rewolucji październikowej w 1917 roku w Rosji, co doprowadziło do wycofania się tego państwa z wojny i zawarcia przez nie pokoju z państwami centralnymi 3 marca 1918 roku w Brześciu nad Bugiem. Na jego mocy Rosja zrzekła się ziem polskich, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii, Białorusi i Ukrainy. Dzięki temu Niemcy i Austro-Węgry mogły przerzucić większość swoich sił na front zachodni. W pierwszej połowie 1918 roku Niemcy przystąpili do ostatniej ofensywy na froncie zachodnim.
Nie przyniosła ona jednak oczekiwanych rezultatów, natomiast Ententa, korzystając z przybycia na front oddziałów amerykańskich, wypchnęła Niemców z Francji. W tym samym czasie na Bałkanach pokonana została Bułgaria, a na Bliskim Wschodzie Turcja. Równocześnie trudna sytuacja gospodarcza zaczęła powodować, że w państwach centralnych zaczęły narastać nastroje rewolucyjne i narodowo-wyzwoleńcze. Na początku listopada abdykował cesarz austro-węgierski Karol I oraz cesarz Niemiec Fryderyk Wilhelm II. W konsekwencji tych wydarzeń podpisano 11 listopada 1918 roku rozejm w Compiègne, kończący działania bojowe na frontach I wojny światowej.